Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Witam na kanale Świat Linuxa. Paczka przyszła, ale to nie jest taka paczka do recenzji, tylko to jest prezent gift od firmy Elekro. Jak to mi napisano w mailu, że ze względu na dobrą współpracę już rok, ładny roczek nam tutaj mija, otrzymałem coś, co nie napisano mi, co to dokładnie jest tutaj. Ale jest to duże, jest to trochę ciężkie i w sumie, szczerze mówiąc, to jest chyba największa paczka, jaką od nich dostałem przez ten roczek współpracy. Więc gorąco zapraszam na unboxing, zobaczymy, co tam w środku się znajduje. Chociaż trochę coś po tym przejechało, trochę, tak? Ale miejmy nadzieję, że wszystko jest ok. Gorąco zapraszam. Thank you very much, Elekro. Dobra, rozpakowujemy to, bo sam jestem ciekaw, co w środku się znajduje. Zaraz sobie zobaczymy. Fajna rzecz. Zobaczymy, co tutaj jest. Standardowo czerwona folia. To już u nich standard jest. Ok, dużo tej folii. O! Co my tu mamy? Folia. Więcej folii. Słuchajcie, dostałem torbę, ale nie taką zwykłą torbę. A ta torba jest coś pełna. Wow. Moment po kolei. Czyli tak, mamy taką torbę, to jest jakaś zawartość. Co tam jest, nie mam pojęcia. O kurde. Crow to producent płytek PCB z siedzibą w Shenzhen w Chinach. Jest międzynarodowym dostawcą OSHW, czyli Open Source Hardware. I sprzętu otwarto-źródłowego, który służy, pomaga i rozwija użytkowników, a także inżynierów na całym świecie od 2014 roku. Firma ma na celu wcielenie w życie innowacyjnych pomysłów, zapewnia fachowe wsparcie techniczne i zaawansowane usługi produkcyjne, w tym produkcja płytek PCB, projektowanie 3D i drukowanie 3D, także cięcie laserowe drewna i akrylu, pozyskiwanie komponentów, formowanie, frezowanie CNC, usługi montażu podzespołów i całych zestawów. Elekro z okazji 10. rocznicy zorganizowało kilka eventów z ciekawymi nagrodami, a także oferuje duże zniżki i kupony dodawane przy zakupie na ich stronie internetowej dla każdego zainteresowanego. Jeżeli jesteś resellerem, dystrybutorem, także dla Ciebie przygotowano ciekawe nagrody, zapraszam na stronę internetową Elekro po więcej informacji. Z okazji 10-lecia Świat Linuxa życzę Elekro wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i bardzo dziękuję za bardzo miły rok. Wszystko z okazji tych 10, znaczy ich istnienia 10 lat. Okej, mamy coś takiego jeszcze. Tak to wygląda. Proszę bardzo. Fajny folder. 10-latek. 10-latek i tu mamy... O, to jest duże. O kurde, co to jest? Ja jeszcze nie widzę. Klawiatura. Chyba jakaś klawiatura. Ach, kurde, położymy to tu. Ktoś tu jeszcze jest? Nie ma. Słuchajcie, dziwne, że kota nie ma jeszcze tutaj. Kota chyba śpią. Jest 9 rano w sumie, jakby nie było. 9:30. Ale fajnie, kurde no. Ale mi dobrze zrobili. Ładnie to wygląda, to trzeba przyznać. FLCMMK. Co to jest? Les Sports White Body, czyli biała klawiatura chyba. Z podświetleniem RGB. Hoho. Dobra. Otwieramy to cudo. Tadam! Thank you, Elekro. Wow. Ho. Ło kurde. Keyboard do it yourself kit? Hoho. To mam sobie sam tą klawiaturę zrobić? O co tu chodzi? Win, moment. Tu jest wszystko w języku ichnym, powiem to tak. Co widać. Tu jest trochę FN Combination, czyli kombinacje są. To jest mechaniczna chyba.
Tak to wygląda. Tu jeszcze jakieś czarne, nie wiem, to jest naklejka, co to jest? Jakieś takie czarne coś. FN1 layer can be redefined by the software. Okej, czy można zmienić ustawienie klawiszy? No dobra. Tu mamy kolejną rzecz. Oś tutaj. Wygląda trochę, wiadomo, jaki smoczek, tak? Okej, dobra, patrzymy. Wygląda to ładnie, powiem tak, że wygląda to bardzo ładnie. Ja to próbuję wyjąć, nie uszkadzając pudełka. Ciężka ta klawiatura, to nie jest taki plastik tani. Powiem tak, że ona jest naprawdę ciężka. Waży swoje. Tu jest, co tu, kable są odpinane? Co, ona jest bezprzewodowa? Wow. Moment, moment. O, kabel, osobno. Jeden kabel, ale tu jeszcze coś jest. Tu jest jeszcze. A, do wyciągania chyba, tak? Nie wiem, jak ktoś się zna, to będzie. Tym się chyba wyciąga te switche, tak? Case switche, czy jak to się tam nazywa? Bo ja tam mechanika żadnego nie ma, nie miałem do tej pory, powiem tak. Biała klawiatura, tak jak do Apple. Apple, przepraszam, ma być Apple, tak? Jak do Apple. W każdym razie to jest na. O! USB-C! Się postarali, powiem to tak. No i te. Kurde, wiecie czego mi brakowało? Tego. Pamiętacie w latach 90., jak popularne były te nakrywki na klawiaturę? Czemu tego już nie ma? Na Amigę była taka fajna, twarda, plastikowa. Były jasne, były ciemne. Do peceta też były takie nakrywki. Kurde, ta nakrywka to jest podstawa. Jak coś wylejesz, to przynajmniej na pokrywkę, a nie na ten. Nie kurzy się nic. Czemu nikt tego już nie robi? Wytłumaczcie mi to. Czemu nikt tego nie robi? Kurde. Dobra, a teraz otwieramy samą klawiaturkę. Wow. O, ja pierdzielę. Limitowana edycja. Zrób se sam klawisze. To już wiem, o co chodzi. Będzie zabawa. Ho, kurde. Wygląda to bajkowo. Szkoda, że nie ma bloku numerycznego, ale przeżyjemy. Uwaga, będę wciskał. Ej, klawisze są z boku. To nie jest to, że nie ma klawiszy na górze. One są z boku. Nie wiem, czy to będzie widać. Popatrzcie się na to. Wow. Fajny patent. Ciekaw jestem, czy to działa bez tego. Czy to jest bezprzewodówka, ale chyba nie. Chyba trzeba mieć przewód, tylko jest odpinany. Fajny patent. Podoba mi się. Poza tym powiem tak, że ta klawiatura jest naprawdę ciężka. Autentycznie odczuć, że ona jest po prostu ciężka. I to konkretnie. Fajna podpórka. Jednak przydałby się napisy na górze. Ale wygląd tej klawiatury jest po prostu wow. Dobra, ale to jeszcze nie wszystko, tak? Bo coś mamy tutaj. Coś mamy w tym worku. Coś mamy tutaj. Co my tu mamy jeszcze? Wow. Wow! O, żeż teges. Ale jak ładnie to jest spakowane. Ja pierdzielę. Ej, takiego gifta nigdy nie dostałem bez kitu. No nigdy. Jasny gwincior. Haha. Podkładka. Ale jaka ładna. Chyba. Chyba. Nie chyba, tylko ładna. Moja już jest w stanie tragicznym, bo ma chyba ze 2 albo lata, albo 3. Moment, spróbuję to rozciąć trochę, tak delikatnie tutaj. Oho. Jo, cież pierdziele. No edycja limit całkowicie. Nie, no bomba. Haha. Kurde, fajne. Naprawdę jestem happy, powiem tak. No, kurde, no. Musiałem sobie nieźle zasłużyć. I ja pierdzielę, ale jak fajnie ten. Jest gumowana pod spodem, więc nie będzie się ruszać. Ej, naprawdę kawał fajnej tej bomba. Fajnie tak być docenionym, bez kitu, po prostu fajnie, kurde. A to nie koniec, to jeszcze coś jest.
Ho, ho. Ręcznik? Co to jest? Wow. Ja wiem, że łowuję strasznie, ale... Albo zamiast tego, green screena. Co to jest? Fajna taka flaga, ni to flaga, ni to coś tam. Ładne to jest. Łohoho! Nie, no to zwariowałem. Myszka. Jeszcze mychę dostałem, bezprzewodową. Ja pierdzielę. Nie no, ale normalnie prezent stulecia, powiem to tak. Firmowa mycha, słuchajcie, dobrzy ludzie. Haha. Wciskam. Nie słychać jej w ogóle, zero. Jest malutka, ale szczerze mówiąc na moją łapę to jest naprawdę w porządku, powiem to tak. Tu pewnie jest gdzieś jakiś dongiel, jedna bateria jest. Porównując do tej, co mam, SteelSeries, którą dostałem od kiedyś od pana Tomasza, od Developer Zone, za co bardzo dziękuję. Tą SteelSeries, ona ma już, nie wiem, ze 2 lata czy wszystkiego, a dobrze chodzi, pamiętaj, że bateria dalej dobrze trzyma. To porównując, o Czesiu. Tak, Czesiu. Dzień dobry, panie Czesławie. Ale ja chciałbym to rozpakować jeszcze, kolego, do reszty, bo chyba tam coś jeszcze jest. Jak ja mam dużą łapę, no tak to wygląda u mnie w łapie. Wiecie co? No naprawdę jest wygodne. Trochę dziwne, że nie klika. Ale ogólnie fajne, podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Coś tam mamy jeszcze? Czy to wszystko? To jeszcze coś jest. To jakaś zakładka? To kiedyś mi ktoś mówił, że to jest jakiś ruler, że to jest do obwodów drukowanych chyba, coś takiego. Nie wiem, czy przykładka, czy do czego się to stosuje. Ja kiedyś pomyślałem, że to jest zakładka taka. A gdzieś ją tu mam nawet. Dobra, użyłem nożyka, żeby się tu dostać w końcu. I co to jest? Tło. Make your making easier. Taka wizytówka chyba, fajna. Haha. Tak to wygląda z przodu. Fajnie to wygląda, kurde. Open source hardware and marketing marketplace for makers. 3D printing, laser cutting, CNC, OMPCB. Ej, no bez kitu, zarąbiste, kurde, teges. Ta myszka jest ciekawa, jak ona działa, na jakie zasady. To jest plug and play. Nie mam baterii, kurczę, żadnej pod ręką. Żeby tu zobaczyć, czy jest jakiś dongiel, cokolwiek, czy to jest po Wi-Fi, czy to jest po Bluetooth, czy po czym to jest. Będę musiał doczytać chyba. Paznokci też niestety nie mam. No nic nie zobaczymy, ale na pewno w środku nic tutaj nie mamy. Miśka przyszła. Dzień dobry, misiaczku, cześć. Tu jest jakiś przełącznik, włącznik. Ale tak, nie mam baterii. No w każdym razie... No jest komplet, autentycznie, powiem to tak, świetnie, naprawdę, fajnie to wygląda, kurczę, po prostu to fajnie, taka se flaga, teges. Proszę, na Czesia będzie. Będzie na Czesia. Słuchajcie, bo to już kota, jak widać, zaczyna urzędować, bo ją się tam próbuje dostać, tak? Najpierw trzeba wyjąć folię, a potem... O, to widzicie, co ona robi. O, trzeba zrobić porządek. Dokładnie tak. I to jest kartonik Bajejona. Ja się nie ruszam, bo tu wszystko czyszczy. W każdym razie, no naprawdę, kurde, jestem mega crow. Ja wiem, że oni nie rozumieją nic z tego, co ja tu mówię, ale naprawdę jest po prostu... Kurde, no jest po prostu, kurde, co to dużo mówić, kurde, no. No zestaw jest potęga, autentycznie zestaw jest bajera. Przy okazji efekt działania, bo sobie ładnie tutaj pracuję. Tak to mniej więcej się tutaj prezentuje, ładnie.
I co jest fajne, jak sobie wciśniemy klawisz funkcyjny, to się podświetlają klawisze, które są do zmiany. Te kolory można sobie tutaj zmieniać. Wiem, że jest tabelka jakaś. Okej, ja wiem, że to nie oddaje koloru, bo jest strasznie jasno, ale to można sobie regulować. Fajne efekty. Naprawdę jest to po prostu. Wow! Fajnie to wygląda. Jakie fale fajne. Następne czerwone. Nie no, program jest fajny. Takich efektów to ja nie widziałem w klawiaturach. Autentycznie. Do tego można sobie regulować tutaj jasność tego. Wyciszyć całkiem. O kurcze! Widzicie to? Ale bajery. No bomba. To jest stałe. Tu mamy jeszcze podświetlenie dla graczy, aby też chciał. Spoko, patent. Ho, ho. Okej. To jest to. Tu jest jakieś miganie. Tu jest fala, tu jest białe, tu jest to. Ciekawe, czy się da ustawić na stałe jeden kolor. Ale tak fajnie się to prezentuje. Słuchajcie, oni mają jeszcze przez 24 godziny chyba, jeden dzień, te promocje z okazji 10 lat istnienia firmy. Jak coś, to zapraszam na stronę. Linki są pod filmem, klikajcie, abyście chcieli coś kupić albo ten. Wspomóc ich i przy okazji kanał i tą osobę z marketingu, tak? Tą dziewczynę z marketingu, z którą rozmawiam od roku, tak? Praktycznie od roku. No bomba, kurde, no to widzicie co, to po prostu jest wow, bomba, super. Dobra, kończymy, normalnie ja jestem mega tegys. No, zestaw stulecia, powiem tak. Kurde, niech ktoś zacznie robić te obudowy na klawiatury pełnowymiarowe. No ludzie, ile to kosztuje? A chroni przed kurzem, przed wszystkim. Miśkę tam widzicie, tam na dole Miśka sobie urzęduje. Cześć urzęduje już na tutaj, proszę bardzo. O, dwa kota, kota, kota są, tak? A ja dziękuję za oglądanie filmu. Chyba se zasłużyłem to konkretnie. Nie sądziłem, że aż tyle tego wszystkiego będzie. Słuchajcie, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia, trzymajcie się, po, papa, pa, cześć.